smart. Buch Travel. W środę od 18. Witajcie drodzy słuchacze, to jest Radio Pryzmat Buch Travel. Ja nazywam się Julia Kasperkiewicz i dzisiaj będzie sentymentalna podróż do Portugalii, czyli magicznego kraju, w którym można się zakochać. Tak właśnie jest w przypadku naszego gościa, jakim jest Natalia, która zakochana jest w Portugalii od 2017 roku. Odwiedziła ten kraj już 7 razy i prowadzi profil w social mediach Zarajani Życiem, na którym dzieli się ciekawostkami podróżniczymi. O Portugalii można powiedzieć, że to jest kraj znany z formacji skalnych, klifów, lagun, grot. Natalio, jak narodziła się twoja miłość do Portugalii? Ile razy już byłaś w tym kraju? Jakbyś mogła o tym opowiedzieć? Cześć, cześć Julia, cześć wszystkim. Więc moja miłość do Portugalii narodziła się nie od razu, bo tak naprawdę Portugalia była jakimś moim kierunkiem, o którym w ogóle nigdy nie myślałam. Raczej nie chciałam tam jechać w ogóle. Natomiast na wyjazd namówiła mnie moja mama i długo się nie chciałam zgodzić na tą wycieczkę. Natomiast w końcu to miał być jej pierwszy lot samolotem, taki daleki. To było jej marzenie, ona nie znała angielskiego, więc stwierdziłam, że dobrze, polecimy. Kiedy odbyła się właśnie ta twoja podróż? W 2017 pierwsza, tak? Tak, tak, to był kwiecień. To jest w ogóle bardzo piękny czas na podróż do Portugalii. Wtedy zaczyna się wiosna, ale ta wiosna jest trochę cieplejsza niż u nas w Polsce. Jest więcej słonecznych dni. Jest naprawdę bardzo przyjemnie, wszystko się budzi do życia, także to jest naprawdę fajny czas. A jakie było to pierwsze miejsce, jakie zobaczyłaś? Czy to była Lizbona, czy Porto, czy Algarve? Pierwsze miejsce to była Lizbona. To było jakby miejsce, do którego przyleciałam z Warszawy, natomiast od razu pojechaliśmy do Fatimy i tam był nasz nocleg przez cały ten tydzień tej wycieczki, ale właśnie pierwsze miasto, które zwiedzaliśmy, to była Lizbona i wtedy mnie tak naprawdę oczarowała. Były takie miejsca, gdzie ja po prostu stałam i myślałam sobie, kurczę, to jest naprawdę to, to jest to. Masz do Portugalii taki wielki sentyment, można powiedzieć. Tak, mam i on się cały czas jakby pogłębia, dlatego, bo cały czas poznaję tam ludzi. Jak tam jadę, to naprawdę mam z kim się spotkać, czy to z Portugalczykami, których znam na miejscu, czy z Polakami, którzy tam mieszkają. I to jest właśnie dla mnie niesamowite, bo po prostu tam jest takie trochę moje drugie życie, tak? Każdy kraj tworzą ludzie i właśnie teraz porozmawiamy o Portugalczykach. Jaki mają temperament i jakim są narodem, jakbyś mogła powiedzieć z twojego doświadczenia? Z mojego doświadczenia jest tak, że Portugalczycy są po prostu niesamowicie przyjaźni i niesamowicie pomocni. Nawet kiedy jakby tej pomocy aż tak bardzo nie potrzebują, to oni sami wychodzą naprzeciw. Są bardzo gościnni i naprawdę po prostu są takimi królami trochę swoich domów. Są też bardzo rozmowni i ja dlatego też się zaczęłam uczyć portugalskiego, żeby z nimi wchodzić w te rozmowy, bo oni po prostu jako nieznajomi ludzie potrafią przegadać 5-10 minut o pogodzie, dajmy na to, tak? Natomiast Portugalczycy też są tacy, że mimo tej swojej otwartości ciężko stać się ich przyjaciółmi takimi bardzo bliskimi. To po prostu trzeba na to poświęcić więcej czasu, bo nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało. Są tacy jak Hiszpanie, energiczni, pogodni, można tak powiedzieć? No właśnie nie, to jest ciekawe, bo niby mieszkają blisko siebie, ale są tacy bardziej spokojni, powolni, tacy melancholijni, w takim rytmie slow. Może to jest dobre. I też chyba uwielbiają wychodzić do restauracji, tak jak Włosi czy Hiszpanie. Mhm, tak, tak. Mają taką, jakby taki styl życia właśnie, ale też to się wiąże z tym, że właśnie, no, mogą sobie zamówić danie dnia i to jest cała obiad-kolacja, którą się najedzą, fajnie spędzą czas ze znajomymi i ona jest w dobrej cenie. Jak byłam w Portugalii, to właśnie spotkałam dużo Brazylijczyków. Właśnie dlaczego jest ich tyle aż w Portugalii? To jest tak, że nie tylko Brazylijczyków tam jest dużo, chociaż oni najbardziej się wyróżniają, ale tak samo jest dużo ludzi z Angolii, czy na przykład z Mozambiku. Wszystko to dlatego, bo kiedyś tam były jakby kolonie portugalskie, kiedy Portugalia była imperium, kiedy odkrywali świat. No ale jeśli chodzi o Brazylijczyków, to im po prostu jest łatwiej przyjechać do Portugalii, tutaj się osiedlić, no bo sytuacja ekonomiczna w Brazylii nie jest bardzo zachęcająca, to jest po prostu trochę inny świat. Nie mają tam takich możliwości jak tutaj. No a w Portugalii znają język, często mają rodzinę, więc po prostu jest im łatwiej się przestawić. A czy oni są podobnie temperamentnie do Portugalczyków, czy raczej inni są? Moim zdaniem są zupełnie inni. Są właśnie bardziej tacy energiczni i może głośniejsi, bardziej szybcy są. Do Hiszpanów czy do Portugalczyków? Chyba bardziej do Hiszpanów jednak. Język portugalski, on jest trochę podobny do hiszpańskiego, czasami mylony. Jak uważasz, czy są jakieś podobieństwa, czy jednak różnice, czy on jest trudny dla Polaków do nauczenia? On jest na pewno podobne, są niektóre słowa, mogą się różnić jakimiś pojedynczymi literami, natomiast wymowa jest zupełnie inna i ja tak sobie myślałam, że Portugalczycy to nie
źle wymyślili, bo oni zrozumieją Hiszpanów, kiedy ci będą do nich mówić, natomiast Hiszpan już może nie zrozumieć Portugalczyka właśnie przez te szeleszczenie, czy G i J czyta się jako ży, także to jest bardzo ciężkie. Też ucinają niektóre słowa w zdaniach, czy coś takiego. Na przykład słowo hola jest i po hiszpańsku, i po portugalsku znaczy to cześć. Mhm. Tak, tak, dokładnie, to akurat tak. Tylko inaczej się pisze, bo w Hiszpanii pisze się przez H, a Portugalii tak jak się czyta przez O. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Ale na przykład jak się chce obiad zjeść, to te ceny są wysokie, czy jednak porównywalne jak w Polsce? Myślę, że porównywalne jak najbardziej, plus no tam właśnie, jeśli pójdziesz do takiej lokalnej knajpy, którą na przykład prowadzi jakaś rodzina, no to będziesz miała właśnie danie dnia, plus napój, plus deser w naprawdę dobrej cenie, tak nie wiem, średnio 16 euro i tym naprawdę się najesz, a jeśli chodzi o takie lepsze knajpy, jakieś droższe, no to tak 40-50 euro. To teraz przejdźmy do tego, czym Portugalia stoi, czyli pięknych plaż, które są z formacjami skalnymi, grotami, jaskiniami, lagunami, klifami. To jest coś po prostu spektakularnego. W innych krajach Europy tego nie ma i właśnie tym Portugalia się najbardziej wyróżnia. Jak właśnie popatrzy się na taką fotografię, to aż po prostu chce się tam być. I teraz przejdziemy przez takie najważniejsze, najpiękniejsze miejsca i zaczęlibyśmy od jaskini Benaguil. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? No, mogę powiedzieć, że to jest naprawdę miejsce warte zobaczenia tak naprawdę, bo to jest całe jakby takie część wybrzeża tej jaskini, bo to nie jest tylko ta jedna, która właśnie się nazywa Grota Algar de Benaguil, czyli ta z taką charakterystyczną dziurą u góry, ale to jest właśnie zespół różnych takich jaskiń, małych plaż między nimi. No te formacje skalne są naprawdę niesamowite i ja bardzo zawsze polecam, żeby zrobić sobie taki rejs od pobliskich miast właśnie wzdłuż tego wybrzeża. Uznawane to jest właśnie za jedno z piękniejszych miejsc w Europie i też ta turkusowa woda po prostu ma taki piękny kolor wyrazisty, więc to naprawdę zapiera dech w piersiach. Kolejnym miejscem jest Praia do Camilo. Tak, tak. To jest plaża, która znajduje się obok miejscowości Lagusz i tam w ogóle koło tego miasta jest bardzo dużo plaż, między którymi można sobie przejść tak naprawdę pieszo i cały czas się zachwycać, bo one są naprawdę niesamowite. Między niektórymi można przejść takim przejściem jakby pomiędzy właśnie skałami. Także ja zawsze to bardzo polecam. Na samym końcu jest Ponta de Piedade, czyli takie jakby zakończenie tego wybrzeża i naprawdę piękne formacje skalne, że aż teraz po prostu myślę, jak tam byłam i jakie to było super miejsce. Teraz powracają piękne wspomnienia. Właśnie, tak. Praia da Marinha uznawana jest w Europie za jedną z 10 najpiękniejszych plaż. Otoczona jest skałami. Teraz przejdziemy przez najważniejsze miasta i takie kurorty Portugalii i zaczniemy od po prostu stolicy, czyli takiej królowej Lizbony, która położona jest na rzeką, tak? I jakie miejsca polecałabyś i jakie atrakcje, żeby zobaczyć, będąc w tym mieście? Bardzo ciężko mi wybrać kilka najważniejszych, bo to jest chyba moje ulubione miejsce tam w Portugalii i cały czas odkrywam tam coś nowego, jak przyjeżdżam. No na pewno jest tam wiele fascynujących muzeów, to tego nie można zarzucić. Jest tam zamek Świętego Jerzego na ogromnym wzniesieniu, z którego jest piękny widok. W ogóle punkty widokowe w Lizbonie są przecudowne, te wyższe zwłaszcza, gdzie masz widok na całe miasto, na wszystkie dachy. Natomiast moim ulubionym jest Portage do Sol i on ma widok na Alfamę, na dachy Alfamy. Belém to jest dzielnica niedaleko centrum, do której po prostu trzeba pojechać. Ona jest taka bardzo związana z odkryciami geograficznymi. Jest tam ta słynna wieża Belém, jest klasztor Hieronimitów i właśnie tam powstały te słynne Pasteis de Belém, także też warto je tam spróbować. No i będąc w Lizbonie, czy w ogóle w Portugalii, no ale w Lizbonie jakoś tak mi to bardzo pasuje, trzeba pójść po prostu na wieczór Fado. No bez tego radzę nie wyjeżdżać, bo to jest coś cudownego. Najlepiej właśnie w jakiejś małej knajpie na Alfamie, gdzie jak się zaczyna taki wieczór, zamykają drzwi, zapalają świece i zaczyna się po prostu magia. To jest muzyka portugalska. Tak, 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 dokładnie. Drugim największym miastem Portugalii jest Porto, które jest w północnej części i właśnie tam ta pogoda jest często deszczowa. Tak, tak, no w ogóle północ Portugalii jest trochę zimniejsza, bardziej deszczowa niż to południe czy Portugalia Środkowa, ale myślę, że ma też dużo do zaoferowania, więc warto ją odwiedzić. Jakie atrakcje byś poleciła w Porto? No na pewno taką najbardziej charakterystyczną jest most Ponte Luís I, czyli ten taki
żeliwny, talowy most, który łączy właśnie miasto Porto z piwnicami, z winami, które są po drugiej stronie tej rzeki, czyli z Villa Nova de Gaia. I warto też właśnie odwiedzić tą drugą stronę rzeki. Miasto Porto też jest wpisane na listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, Stare Miasto. Tak, tak, jest naprawdę bardzo malownicze. Ta część jakby nabrzeża, Ribeira, można sobie nią spacerować i mieć naprawdę cudowny widok. Porto jest też w ogóle na wzgórzach, więc kiedy wchodzisz pod górę, masz po prostu tak malownicze widoki, że to jest jeden wielki zachwyt według mnie. Tam jest bardzo ładnie, naprawdę. I Porto też słynie z przepięknych kamieniczek, które po prostu są tak spektakularne. Tak, tak. W różnych kolorach. Tak, tak. Tam według mnie jest więcej azulejów niż w Lizbonie, właśnie na kamienicach i dlatego one są takie bardziej kolorowe. Natomiast też są bardziej zniszczone moim zdaniem, w niektórych miejscach zwłaszcza. Teraz przejdziemy do najbardziej gorącego regionu Portugalii, czyli Algarve, który jest w południowej części, który właśnie zapiera dech piersiach tymi formacjami skalnymi, o których już dzisiaj wspominaliśmy. Co byś mogła powiedzieć o tym regionie? No Algarve jest po prostu idealnym regionem tak naprawdę, czy to na wakacje, czy nawet na taką późną jesień, bo tamte temperatury są wyższe niż w reszcie kraju. Właśnie tak jak powiedziałaś, no te formacje skalne, całe to wybrzeże Algarve jest niesamowite i myślę, że każdy tam może znaleźć coś dla siebie. Są tam takie miasta, które po prostu trzeba odwiedzić, na przykład Sagres, to jest taka mekka dla surferów, tam są podobno najlepsze szkoły surferskie tak naprawdę i wszyscy przyjeżdżają tam, żeby się uczyć. O Lagos już wspominaliśmy w kontekście plaż, a teraz bym chciała wspomnieć o zabytkach, między innymi o białych budynkach. Tak, starówka jest naprawdę malownicza i moim zdaniem chyba nawet ładniejsza niż Faro, bo więcej jest takich zabytkowych kamienic. Jest tam też taka charakterystyczna brama miejska i co ciekawe jest tam bardzo, bardzo dużo bocianów. Może zauważyłaś, jeśli byłaś, albo słuchacze zauważyli. I te bociany są po prostu wszędzie, nawet na tych zabytkach, ponieważ jakby nikt nie może ich stamtąd zdjąć. Są po prostu chronione w Portugalii. To teraz przejdziemy do Capo da Roca, czyli przylądku na terenie Portugalii, który jest najdalej wysunięty. I tam znajduje się latarnia. Tak, tak. To jest najdalej wysunięty punkt na zachód tej Portugalii kontynentalnej. Tak się mówi, że to jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z morzem. Tam znajduje się latarnia morska, która oświetla drogę statkom. No i moim zdaniem to jest takie must see, jak się jest właśnie w Portugalii, w okolicach Lizbony, bo to miejsce jest po prostu piękne i można podziwiać tą siłę oceanu. I ciekawostka, niedaleko jest Praia da Ursa. To jest taka bardzo dzika plaża między skałami. Trzeba zejść właśnie po skałach. Nieraz trzeba się trzymać liny, ale jest niesamowitym miejscem i bardzo polecam, jeśli ktoś ma możliwości zejścia po prostu o własnych siłach. Naszym gościem była Natalia, ja nazywam się Julia Kasperkiewicz i zapraszam oczywiście na nasze social media i oczywiście social media Natalii. Możesz teraz zaprosić naszych słuchaczy. Tak, dziękuję też Ci bardzo za spotkanie, też się bardzo cieszę, że tu jestem. Oczywiście zapraszam, jeśli chcecie więcej Portugalii albo więcej różnych podróży, no to na Instagramie możecie mnie znaleźć pod nazwą Zajarani Życiem z kropeczką. Życzę miłego wieczoru i oczywiście odkrywania Portugalii, czy to w przewodnikach, a na pewno zachęcamy do takiej podróży prawdziwej już.